Na zakończenie dzisiejszego wydania coś z pogranicza ekologii i zdrowego żywienia. Ekologiczne ogórki pochodzące z uprawy na balotach słomy. Czemu nie? Michał Zdun z Huty koło Czarnkowa prowadzi taką właśnie plantację. Coraz większą popularnością cieszy się tak zwana zdrowa żywność. Rynek ekoproduktów rośnie każdego roku. Konsumenci są coraz bardziej świadomi tego, co jedzą. W sklepach zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale także na pochodzenie żywności. Wolę kupować u znajomego rolnika lub po prostu u jakiegokolwiek rolnika. Najczęściej warzywa kupuję na lokalnym ryneczku. U rolnika nieraz, ale znajomego, bo jestem ze wsi, nie? Pan Michał Zdun z Huty uprawia tak zwany straw bale gardening. Hoduje ogórki na balotach słomy. To innowacyjne rozwiązanie zauważył kilka lat temu w okolicach Kalisza. Jak mówi, na balotach nie ma chwastów, a wyhodowane rośliny nie atakują choroby. Ale to nie jedyne pozytywy takiej uprawy. Dozrywanie jest super, można powiedzieć, bo tak, człowiek na stojąco. Tak jak teraz mogę przybuszem iść i te górki zrywać, można powiedzieć. I człowiek przymusi się na syla, można powiedzieć, nie? Tylko wszystko na stojąco, obrywajmy, no i tak plecy nie bolą. Rolnik najpierw pielęgnuje, a później sprzedaje wyhodowane ogórki. Nie nawozi ich sztucznymi substancjami. To sprawia, że są w 100% ekologiczne. Takich plantatorów jest jednak coraz mniej. Z 600 gospodarstw w gminie Czarnków jedynie około 100 zajmuje się produkcją roślinną bądź zwierzęcą. Rolników ubywa, ale powiedzmy ci wielkotowarowi cały czas się rozwijają, nabywają grunty od tych rolników, od tych osób, które już, że tak powiem, rolnictwem się nie trudnią. Jak zapewnia Michał Zdun, w balotach można uprawiać nie tylko ogórki, ale także pomidory, sałatę czy nawet ziemniaki. Zaznacza przy tym, że do tego typu innowacji potrzeba dużo czasu i samozaparcia. O tym, jak system kaucyjny za butelki może zrewolucjonizować nasze myślenie o odpadach oraz ukrócić plastikowe śmietniska, porozmawiamy za chwilę w otwartej antenie. Państwa i moim gościem będzie Filip Piotrowski z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. A w części informacyjnej to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za chwilę.